Patrzcie. Nadal jest pusta. Nikt się nie domyślił, żeby coś porzucić na tą scenę. Może komuś po prostu zaschło w gardle, kurde, od tego gadania, nie? Jeszcze raz. Znajdujemy się w ośrodku Komaro w Rybakach koło Miastkowa. Właśnie odbywa się tutaj najlepsza impreza motocyklowa w regionie, czyli Moto Konfrontacje. Jest to druga edycja. W tym roku oczywiście konkursy, nagrody, o które warto powalczyć. Między innymi dzisiaj jeszcze gra terenowa dla motocyklistów, ściana wspinaczkowa, park linowy, stanowiska strzeleckie. Oczywiście wieczorem koncerty, grill, piwerko. Jutro planowany jest turniej paintballowy, za który również przewidujemy fajne nagrody. Zapraszamy wszystkich, żeby jeszcze dobili do naszej imprezy, bo naprawdę warto powalczyć, jest o co powalczyć. Zapraszamy. Uczestniczyłeś w Dakarze i wiemy, że będziesz tutaj prowadził warsztaty. Czego one będą dotyczyły? Ogólnie będziemy opowiadać, tak, o przygodach, wyprawach. Rajd Dakar, z tego co większość ludzi wie, to jest najtrudniejszy rajd na świecie, tak, terenowy. Startuje tam bardzo dużo motocyklistów. W tym roku startowało około 150, a więc jest o czym opowiadać. Jakie było najniebezpieczniejsze wydarzenie, jakie pamiętasz z Dakaru? Oj, jest bardzo dużo wydarzeń takich. No najgorsze to są upadki, tak, motocyklistów, stłuczki, no i potem nocne naprawy, tak, to jest najgorsze. Wpadajcie dzisiaj do Rybak, mimo kapryśnej pogody, jest fajna impreza, opowiadamy o wyprawach, rajdach różnych, terenowych, turystycznych, koncerty, wpadajcie, zapraszamy. Cześć, witam Was serdecznie z imprezy, tak jak widać, Moto Konfrontacje, jest to druga edycja, tak, zapraszamy Was, będzie się dużo działo, będą grać dwa zespoły wieczorem, Brzuch Brothers i jeszcze inny taki mały smaczek przed brzuchami, tak, będzie bardzo dużo dyscyplin, będą dyscypliny na owe czasy, czyli na drogą benzynę i jest bardzo mocna główna nagroda, która została ufundowana przez Karolina Toyota Ostrołęka. Jest to Toyota Hilux. Szczegółów dowiecie się u nas na imprezie. Także zapraszamy. Masz za sobą podróż z Australii do Polski motocyklem. Jak to wspominasz? To była jedna z moich lepszych podróży, które kiedykolwiek miałem, a było ich trochę. To było coś tak naprawdę, co zrobiłem bez przygotowania, bez wiedzy motocyklowej. Po prostu miałem motocykl, pomyślałem sobie, no to jak nie teraz, to kiedy? To jadę. O czym będziesz tutaj opowiadał? Będę opowiadał o całej mojej podróży, czyli takie przygody, które przeżywałem, problemy, które miałem z motocyklem. Również będę opowiadał o tym, co przeżywałem, bo to nie tylko motocykl, to nie tylko podróż, ale również ludzie, których spotykasz na drodze. Zatykaj dziurę! Jedziemy! Jedziemy! Ujęcie, cięcie! Raczej. Raczej.